No dobrze, nowa strefa. Dzisiaj jestem... No, powiem tak, Iza mnie zaraziła jakąś zarazą. Jeszcze głosu nie straciłem, ale pewnie niedługo stracę. Więc cóż, no i tak oczywiście tam mam w kolejce dużo nagrań do opublikowania, więc dopóki się nie wykuruje, to ten teges. Jesteśmy na cmentarzu. Cóż nas tutaj czeka? Co to za światełka? Czy to jest tylko sceneria, czy coś ciekawszego? Jak ja w ogóle mam tutaj bronię? Jaki mam setup? A, zamrażarka, dobra, już pamiętam. Aha. W ten sposób się bawimy. Tak od razu? Networking. I coś dla przydupasów. Tu widzę klucz. Dobra. Dobra, portal jest blisko. Można iść. Moby na razie spoko. A, nie zdążyłem. Kuźwa. Aha, fajnie, że standardowo widzi przez ściany. No nie. Co to było? Te szkielety spełnują jakieś... Aha, ktoś niewidzialny? Znaczy, tak, jest ten patafian, co robi niewidzialność. Runka... No, powoli jakaś gorączka mnie bierze, więc... Mogę być troszkę rozkojarzony, ale zobaczymy. Nie, jak to nam będzie szło. Halo? O, jest klucz i co, tak po prostu? Bez niczego? Podejrzane, żadnego minibossa? Czy tam elity? Okej, ale coś tu jeszcze jest, bo widzę jakieś ukryte rzeczy. No, halo. Tam. Dam radę tam doskoczyć? Chwila, co to w ogóle było? Double jump nawet nie wyszedł. No, dam radę. Przynajmniej tu, tutaj, tędy. Pióro kruka. Ale co tam jest u góry? Dobra, nie będę tego używał. Czy da się tu jakoś wyskoczyć na górę, czy coś? Dziwne. Nie wiem. Na razie nie widzę, żeby tu była jakaś opcja taka. Cofnę się ręcznie do początku. Jeszcze sprawdzę, ale... tu są kwiatki. No nie wiem. Dziwne. Być może to nic. Być może coś tam było. Nie mam triple jumpa. Kolejna statua. No, dobre podobieństwo. Na chwałę naszego wspaniałego monarchy. Ktoś coś dopisał. Oby drzewie cię ze skóry żywcem. Bardzo odważna i... Ciekawa wiadomość. No nie tak to było, ale coś w tym stylu. Nie ma.
tu mamy skrzynkę. Ale kurczę, nigdzie nie widzę portalu. O nie. Ha, ciekawe. Niby nie, niezbyt groźne te moby, ale no... Oczywiście z ziemi ktoś wyłazi. Czy doszedłem w to samo miejsce? Nie, niekoniecznie w to samo. Tu jest, widzę... Mushroom Boy. Jest też coś innego. No jak tam to wziąć? Pewnie jakoś tam z prawej. Widziałem cię. I słyszę łańcuchy, ktoś tam się szlaja. To nie wystarczyło? A nie, to dzwonki, nie łańcuchy. Jakaś podejrzana mgła. No, chciałbym teleport. O, dzięki. Death Orb. Eksperymentujemy z tym, co mamy. I teraz... A? Tu można wejść? Cóż jest tu? Pułapki. To, co tygrysy lubią najbardziej. Okej. Dziwnie proste. Okej, move trap. No, to zdecydowanie coś lepszego. Ja mam wciąż tą jedynkę. Frozen target. No, o, i toksika emitują. Bardzo dobrze. Tylko muszę pamiętać, żeby tego używać. Jak zwykle. Wow, w ogóle nie widziałem tego. Dzięki. Chciałem wyjść. No i co, i tu nie ma portalu, i tu nie ma portalu. Muszę i tak iść kawałeczek przed siebie. Dziwnie taki mało rozległy level. Co to za jakieś ciekawe kamyczki? Trochę mi przypominają te runy jakieś takie w sanktuarium. Au. Oczywiście. Oczywiście. O! Naprawdę? Miałem klucz? Ha. No tak, miałem. Na początku go wziąłem. To ciekawa statua. Śmierć. Szkieletor. Au. Przydałoby się troszkę więcej DPS-a ogólnie. Z tego, co widzę... O, scroll. Zapakowaliśmy chyba w czerwone większość. Tak mi się wydaje. Coś tu jeszcze jest w prawo. Aha. Fajnie, że było ich dwóch. O nie! To ten slasher. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze ich tu nie widziałem. Gdzie jest ten niewidzialniak? O nie! No to ubieranko. Fuck. Ja pierdolę. Chyba łyknę miksturkę. Bo... Na wszelki wypadek. Nie chcę umierać. Zdążył, kurwa, strzelić. Mech. Wulgarny się zrobiłem. Ha. Czyli tutaj w ogóle jakieś takie podziemne katakumby. O! Właśnie.
Jak myślałem. Kurna. I co, wyjście? E? Czemu? Czy to są tylko drzwi? Nie, nie tylko. Nie, granat. Co do... Znaczy, okej, okay, granat jest szybszy, ale moją zamrażarkę mogę spamować. W sumie, no, ona jest powolna, więc czasami widać, że nie nadążam jej użyć. I przez to dostaję w papę. Aha. Kolejny scroll. Nic tu nie ma. Podejrzane. Długi korytarz, więc na 90% jest jakaś runa w podłodze. Kasa. W dołu scroll. Tym razem co? Apeki. Bo to nie daje mi więcej leczenia, tylko więcej DPS-a, więc... Więc weźmy HP-ki. Czy tu coś jest? Nie. A co jest u góry w takim razie? O, portal. Ale coś też jest tu, sklep albo co? Drzwi? Niepokojąca muzyczka. Kolejne drzwi. No, myślę, że niedługo można będzie pomyśleć o... o spróbowaniu... czego? No, pierwszego poziomu trudności. Tego. Nie, no chyba... Chyba nie. Nie będę ryzykował. Jak widzę, że mam w tej chwili zero mobów zabitych, no to nie napawa mnie to optymizmem co do klątwy. Muszę się trochę bardziej nauczyć ich movesetów i tak dalej. Ha. Wyjście. O Boże, tu, nie chcę tu. Dobra. Możemy iść tu, ale może będzie coś innego jeszcze do odwiedzenia. Nasz zapomniany grobowiec. Pójdźmy tu w dół. Fajnie. Ja pierdolę. Nie wierzę. Czy mam coś, co odbija obrażenia? Tak, mój amulet, no chociaż też tyle dobrze. Ale... Wystarczy para takich patafianów i już jestem trochę w dupie. Jeśli nie zdążę ich natychmiastowo zamrozić. No właśnie czasami nie nadążam. Wow. O, jest wyjście gdzieś indziej, dobra. Co to za... Aha. To jest lawa? Tego się nie spodziewałem. Fioletowa lawa. Czy to będzie osuary na przykład? O kuźwa. Ha. Dziwna idea zbudowania monumentu pod ziemią. No. Jakaś dziura. Trzeba coś tu wsadzić, żeby to otworzyć. Cavern. Coś nowego. Ale no... Nie jestem w stanie tego chyba otworzyć. Zobaczmy, co jest na dole, ale pewnie tylko portal. Podejrzewam, że... No nie wiem, potrzebuję czegoś. Nie wiem czego. Być może czegoś, co się zdobywa na tym pierwszym poziomie trudności. Ale głowy nie dam. Właśnie, tam też nie byłem, ale widzę, że jest tylko sklep. Dobra, można by iść. To wygląda jak jakaś dziura na miecz, albo coś takiego. Excalibur.
Gdzie był ten sklep? Tędy jakoś. Dobra, może tak portala użyć, zamiast łazić bez sensu. Nie tutaj, tutaj. Kurde. Nie podoba mi się ta synchronizacja. No, mnóstwo drzwi na tym levelu. Jeśli będziemy na wyższych poziomach trudności. Co tu mamy? Łuk? No, raczej nic nie wezmę. W sumie to mógłbym jakąś lepszą główną broń. Cavern. Zamknięte. Przez cmentarz się tam idzie. A, ja przecież chwila. Przecież ten level w ogóle jest nieskończony. Jest jeszcze coś nad ziemią. Tylko też zamknięte. Kurde, czy ja użyłem mojego jedynego klucza, żeby iść tu? Mam nadzieję, że będzie drugi klucz dostępny. Bo jak nie, to trochę słabo. Wow. No to mi przypomina tą... sanktuarium. Tam też były takie jakieś jarzące się runy, czy tam cholera wie co. Ale podejrzewam, że nie będzie drugiego klucza. I to jest wybór, albo tu, albo tam. O. Nie, to jest jeszcze coś innego. Klucz architekta. Ha, tam coś jest na górze. Klucz architekta, ale no, byłem tutaj wszędzie chyba. Chyba, że jest jakiś sekret. Ukryty granat. Spoko. Zawsze kasa. Nie wiem. Myślę, że wygooglam, czy w ogóle mogę otworzyć te drzwi w tej chwili, czy nie. Żeby nie bardować za dużo czasu. Okej, po jakimś tygodniu przerwy wracamy. Oczywiście dla was to tam nie będzie prawie zauważalnej różnicy. Mój głos jeszcze nie wrócił do normy, jak tam gdzieś chyba już w komentarzu pisałem. Troszkę mnie zaraza złapała. Troszkę to tak mało powiedziane. Jeszcze kaszel mnie męczy. Mam nadzieję, że coś tam się uda nagrać. Jesteśmy na cmentarzu. Znalazłem tutaj przejście do cavern, ale potrzeba klucza. Już teraz wiem, jak to otworzyć. No i w sumie tak naprawdę... wygooglałem trochę sekretów, jakie pominąłem wcześniej. Nie patrzyłem na nowe bossy. Właśnie grałem na drugim save'ie, żeby no, się nie nudzić w trakcie choroby. Ale doszedłem właśnie do tego kawerna, do tych jaskiń raczej, ale nie wchodziłem tam, tylko otworzyłem te drzwi, ale nie wchodziłem, żeby właśnie móc to jakoś pokazać na nagraniu. Moje pierwsze wrażenia. Nie wiem jeszcze, jak to tam wygląda. No za to właśnie wiem, jak kilka sekretów otworzyć, zdobyć i tak dalej. Które no pewnie tam gdzieś po drodze pokażę, jak do tego dojdziemy. Co tutaj się działo w tym ranie w ogóle? Co ja mam? O, legendarny piczyk, no to jest fajne. Mamy jakiś nowy blueprint networking. Myślałem, że to coś z przydupasami, ale... to jest coś z Tacticsa. Moby, które mają w sobie strzały. Co to znaczy, że dzielą 22% obrażeń, jakie dostają?
A, że kilka mobów naraz jakby dostaje te same obrażenia? O to chodzi? Tainted Flask. To brzmi dziwnie. Daje DPS-a. Mam nadzieję, że ta flaszka wciąż leczy. Kurde, słyszę, że mój głos zdecydowanie jeszcze nie wrócił do normy. Ale o, Ristoka powinienem unlockować. Chociaż z tego... No, unlockowałem to na tym drugim save'ie. No, kosztuje to tam trochę. Nie wiem, czy jest jakoś bardzo użyteczne, przynajmniej na tych niższych poziomach trudności. To jest w sumie spoko, bo to unlockowałem. Kosztuje tam mało. Czemu nie? Corrupted Power. To jest... To jest skill. Dostaję ja więcej obrażeń, no nie wiem. O! To jest dobra broń, też ją wypróbowałem na tym drugim save'ie. Bazooka. Ten miecz chyba też był spoko. No ale dobra, może dokończę to, skoro już zacząłem. O, mamy nawet to. Okej, wymienię. Owszem, ta szarża jest również dosyć, no, bardzo dobra nawet. To jest piąteczka, to jest szósteczka, to może zupgrade'ujmy. Czy mam coś, co robi Blida? Tak naprawdę na tych pierwszych, na tych poziomach trudności to tam nie ma wielkiego znaczenia. Trzeba przyznać. Mutacje mam wszystkie. To idziemy do... No, zapomnianej... grobowca zapomnianego, o. Tak, tutaj już kilka razy byłem. Bez światełka, nie wiem. Ten raz, gdzie tutaj zginąłem od ciemności, to po prostu musiałem mieć jakiegoś super pecha, bo nigdy później jakoś mi się to nie zdarzyło. Jeśli tylko... jako tako uważałem, co robię. Sklepik. Nie mam kasy. No i też za bardzo nic, co by mnie interesowało. Jest światełko. Hamuwa. No nie, nie zdążyłem. Tu jest światło, jest. Chociaż takie... Powinien być jakiś... No niby... Powinien być jakiś znacznik, że jestem w zasięgu światła. No, no niby widzę, że jestem, ale... O, runa. Często jest w takich dziwnych miejscach. Runę chciałem. Znaczy, przepraszam, kebaba. No. Bardzo mi się podoba muzyczka tutaj. Właśnie... Mam nadzieję, muszę sobie mentalnie zapamiętać, że mam zmienione ustawienia dźwięku, nieco przyciszone, żeby to potem... Aha, tu są drzwi, no tutaj już przynajmniej nie są one tam 5 km od tego światła. Muszę sobie zapamiętać, żeby tam przy edycji nie ściszać za bardzo. Scrollik, no i tak, faktycznie... Pakowanie statów w jedną... Znaczy, punktów w jedną statystykę zazwyczaj się opłaca. O, te chamy. Na szczęście dadzą się w miarę szybko zabić. O nie. Zdążył dziabnąć. Mamy tą frenzy. W sensie chyba... Mutacje, leczenie. Ale to jest ciekawe. Tak. Tylko pytanie, bo wydaje mi się, że tak naprawdę ten bicz to nie klasyfikuje się jako melee weapon, tylko jako broń zasięgowa. Mogę się mylić, ale... Wydaje mi się, że tak jest. No dobra. Zaraz. Aha. Tutaj byłem.
Nie grałem też na tym wyższym poziomie trudności, poza nagraniem. Chciałem to sobie zostawić. Dobra, żremy. Nie ma czasu. Zaraz, tu są drzwi. A, teraz już mam klucz. Więc spoko, możemy iść. I co? Jest tu sklepik. 6 plus. No, nie będę wydawał aż tyle. Co jest na dole? Jakiś item? Czy coś więcej? Whatever. No to tutaj w dół. Chwila. Aha, tak trzeba naokoło. Chodu! Kuźwa, do światła. A, zapomniałem, że mam zamrażarkę. O nie, magus. Teraz tu nie doskoczę, naprawdę? O, na szczęście pajęcza runa działa. No ty, chodź tu. Ta wieżyczka, no... Po prostu zadaje obrażenia. Bez krwawienia czy tam innych pierdół. Więc... No, wydaje mi się, że ma większe obrażenia niż ta krwawiąca. Do światła. I w dół. O, coś nowego. Repeater Crossbow. Jakiś rzadki blueprint. Tego jeszcze nie widziałem. A, i tu jest teleport. Chwila. No. No nie mogę. Kuźwa, bo zaraz mnie ciemność zamorduje. No nie. Bez sensu. To było głupie. Kuźwa. No nie, umrę zaraz tu. To było głupie bardzo. A, zapominam, że mam tą miksturkę, która tak leczy stopniowo. Mech. Czasami wchodzenie po ścianach jest trudne. Poproszę jakieś światło. Dzięki, ała. Czy coś tu jest? Właśnie, muszę pamiętać, że mam zamrażarkę. Bo to jest dosyć opi-opi. O ty! Nie ma... O, sporo scrolli. Nie! Nie zdążysz. Mam nadzieję, że idziemy do wyjścia. Chwila. Drugi klucz. Czy to były potrzebne dwa klucze? Być może. To gdzie wypadałoby teraz iść? Tutaj. Czy tu jest jeszcze coś jest na dole? Tak, coś jest. Aha, już widzę. Spider runa jest potrzebna. A to jest przejście dokąd? Czy
to w ogóle jakieś alternatywne przejście, czy coś innego? Sklep. I bez teleportu. Blisko. Znaczy, no, blisko to jest. No, kaszel jednak wciąż mnie męczy. Mam nadzieję, że to będę pamiętał, żeby wyciąć. Kuźwa, czy tu da się wejść? Jakoś sensownie. Widzę, że mamy problem znowu. Nie lubię takich dziwnych miejscówek, że jest ciężko wskoczyć. No dobra, tu trzeba otworzyć. Nie widzę innej drogi. Mam jeszcze sporo bombów. Jeden scroll, jakaś tarcza. A, ćwiczyłem też troszkę parowanie. No i jako tako tam czasami mi wychodzi. Jest dosyć dobre. Właśnie jeżeli się ma jakiegoś builda, który potrafi to wykorzystać. Znaczy, no, większość buildów chyba dosyć dobrze współgra z tarczami. To fioletowe. Cokolwiek, co mi daje więcej HP-ków. Tu jest jakieś światło, kuźwa, czy nie? Nie widzę. O, jest! Perfekcyjnie. Fuck. I tak miało być. To będzie ciężkie na wyższych poziomach, na pewno. O nie, te moby. One są bardzo niebezpieczne. Sporo kasy tu wszyscy wyrzucają. Tej tarczy jeszcze nie testowałem, ale no może nie w tej chwili. Wyjdźmy stąd. Wreszcie. Tu już jest Clockroom. Stąd chyba zawsze jest po prostu wyjście tylko do Clockroomu. Czyli do bossa. Co to jest? Częściowo unieruchamia. nie częściowo. Co jakiś czas unieruchamia. Ciekawe. O, tą tarczę testowałem. Ona jest dosyć dobra. Czy ona daje jakąś szarżę? Okej. Co tam dalej? Myślę, że to. Potem zobaczymy. Czy chcę coś reforge'ować? To ma takie gówniane mody trochę. Ale widzę, że... O Boże! No to się wkopałem. Jest teraz przeklęty. Czy przeklęty, no nie wiem. Podwójne obrażenia, ale też ja dostaję podwójne obrażenia. 16,5, żeby to odwrócić.
Przeżyjemy. Chyba. Dobra. Ten boss teoretycznie nie jest trudny, ale na pewno będzie trudny na wyższych poziomach. Bo ciężko mi jest unikać jego ataki. Tutaj się tarcza też przydaje. Proszę bardzo. A. No, to można po prostu uniknąć. Na szczęście ma mało HP ten boss. Nie ma. Co to było? Umarła w trakcie szarżowania. No i właśnie, on nigdy nie umiera. On, ona, tylko po prostu sobie ucieka, więc... To jest piąteczka, więc nie będzie to lepsze od mojej. A co to jest? A, tego nie kojarzę. Jakaś mutacja z miksturkami. Hmm, 40%, dobra, może zunlockuję ten sztylet. Co to jest to? Leczą mniej, ale są szybsze. I dają shielda. No to, no to ciekawe, jakieś tam możliwości. Chociaż nie wiem, czy chciałbym mieć coś, co leczy mniej. Gdzie był ten sztylet? Pyk. A resztę tutaj. 6+. No, no nie jest to lepsze niż mój legendarny, ale... mój jest razy dwa, tak naprawdę, obrażenia. Teraz myślę, czy próbować go zreforge'ować jednak, żeby się pozbyć tej właściwości. Co nie powinno być jakieś bardzo trudne. Ło, 8+, to już lepiej. No niby nie ma dużych takich obrażeń, ale moje staty też są nieidealne. No i zadaje podwójne obrażenia dla zatrutych lub krwawiących. To jest główna zaleta. No to hopsasa. Jest już 10 tysięcy HP. To taka, wydaje mi się, w miarę bezpieczna liczba. Dobra, tego jestem w stanie zabić po zamrożeniu. To są moje chyba najbardziej znienawidzone moby na tym levelu. A, i odkryłem, znaczy odkryłem. Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę można wchodzić po pionowych ścianach, tylko wystarczy double jumpa zrobić. Po jednej ścianie może, o, w ten sposób. Co się przydaje do znalezienia pewnych sekretów. Masz.
No właśnie, te pułapki... O, elita. Te pułapki jakoś dużo obrażeń... What the fuck? A, to jakaś jego ta aura, czy tam... inne badziewie. I znów straciłem, kurczę, wątek. O, chciałbym w sumie to. Ten Toxic Cloud mi się bardzo przyda. Nie wiem, o czym mówiłem. A, że moje pułapki nie zadają dużo obrażeń, znaczy wieżyczki. No bo Tactics to nie jest mój mocny stat. Jak tu niby wejść? Tędy raczej... Aha, tędy lepiej nie. Jeśli już to tędy. No, z tym już się tak nie cackam. O! 100 elit. Kurczę. Nie wiem, czy to nagranie się do czegoś nada w moim stanie aktualnym. Ale... dawno nie nagrywałem. Więc... zobaczymy. Gdzie nas to zaniesie? Aha, tu jest już wyjście. Jakiś łucznik jeszcze strzelił. W sumie zamrażarka ma dosyć spory zasięg. Jakby nie patrzeć. Hehe. O! Ha. Rzadki nowy blueprint, jeszcze nie widziałem. Jakiś instynkt mistrza broni, czy coś tam. Oż ty, chamie. No trochę obrażeń dostaję tutaj. Myślę, że lepiej będzie się pozbyć, znaczy zreforge'ować tą moją broń. Bo obrażenia razy dwa. Trochę niebezpieczne. To jest przegięte. Wolf Trap i cokolwiek innego, jakaś wieżyczka. Mamy pozamiatane. No. Pewnie widać, że gram bardziej agresywnie i ogólnie, no, trochę szybciej. Jestem nieco bardziej już oswojony z tym wszystkim. Z mobami, z levelami. Przynajmniej no, z tymi. Aha. Tu coś było, tak. Sklep? I nie będę wydawał kasy. Potrzebuję reforge'a. Pójdźmy może... Aha, tam jest wyjście chyba? Nie, zaraz. Nie, tam jest coś innego. Jeszcze jeden klucz. Co, nic tu nie było? Wiem, że na tym levelu
jest sekret, który dosyć ciężko zdobyć, bo trzeba mieć jakiś specjalny klucz. Klucz, który... Nie wiem dokładnie jak zdobyć, ale na pewno jest coś związanego z tymi kluczami ogrodnika. Tu mnie nie było. A! Niedobrze. Zdążył skoczyć. Właśnie. Powinienem się poleczyć, bo nagle może się to źle skończyć. No ale poza tym... Chyba tutaj nam dosyć gładko wszystko idzie. Tu jakiś scroll jest, czy coś? A, owszem. O nie! Wejście w to nie było najrozsądniejsze posunięcie. No, to zielone. Cokolwiek, co daje więcej HP. Chociaż w sumie, no, coś, co daje więcej obrażeń, na przykład dla wieżyczki. Coś, czyli taktyka. Też można by rozważyć. A, tu już jest wyjście. Mam wszystkie klucze. Więc równie dobrze mogę pozwiedzać. Wiem, że na pewno jestem cichszy niż zazwyczaj, no ale cóż, nie chcę za bardzo gardła nadwyrężać też. A, nie trafiłem. Tam coś mamy, a nie wiem. Jeśli już to mogę to sprzedać. Chociaż to też jest dobry skill. Jeszcze coś po prawej. Kawałeczek. No i powiem tak. Na pewno nadejdzie jakiś taki moment, gdzie nie będę czyścił całych leveli, bo na przykład nie będę już miał na co wydawać selsów. Chociaż no, do tego jeszcze nam troszkę brakuje. Ale prędzej czy później się to stanie. Skrzyneczka. Tej broni nie lubię. Jest dosyć powolna. A nawet bardzo. Powolna. Pyk. Kolejna. O, łuk.
No w sumie nam się, myślę, bardziej przyda na bossa ostatniego niż Frostblast, który nam dzielnie i długo służył. Chyba już wszystko wyczyszczone. O! Proszę bardzo, pyk. Tu jest potrzebny Moonflower Key, który jakoś się zdobywa przy użyciu tych Gardener Keyów. Nie wiem, te drugie drzwi czym się otwiera. Jest teleport. No to możemy iść. O! Ha! A tak, już mam tutaj bumerang unlockowany. Ale a propos bumerangu, to możemy to zrobić jeszcze inaczej. O nie. Mianowicie przebić tu dziurę i zrobić tak. Bo ta forma można jej używać do wielu rzeczy. Znaczy głównie do właśnie zgarniania takich sekretów jakichś. Podobno jeszcze da się jakoś moby nią uszkadzać. Nie wiem do końca jak to działa, bo nie próbowałem, może powinienem. No ale tego się dowiedziałem. Więc jest kilka sekretów, które można przy pomocy tego, tej mojej glonogłowy zdobyć. Co to jest to? A, cooldowny. Zmniejsza po krytykach. Co jest ciekawe, właśnie. Niektóre mutacje są nieprzypisane do żadnego stata. Czy to znaczy, że żaden stat ich nie skaluje? Czy najwyższy stat je skaluje, tak jak te colorless itemy, czy co? No to nie wiem, co tam dalej. Czy coś z mutacji bym chciał jakoś tak bardzo. Co to było to? Aha, że pułapki niekoniecznie mniej uszkadzają, ale mają limit, co pewnie będzie miało znaczenie na wyższych poziomach trudności. Na razie jeszcze chyba tą tarczę odblokuję. Być może następny run sobie z tarczą zrobimy znowu. I na przykład to Random Starter Shield w takim razie też by się przydało. O! Dobra, na razie jej nie wezmę, ale skoro mam łuk. Dobra, nie chcę tego moda. O! Dobra, to też dupy nie urywa, ale już nie, nawet nie mam kasy na więcej. 1500. O! Może być. Toxic Cloud. O. Jest okej. Okay. Mutacje niech tam zostaną sobie. Co ja w ogóle mam? W sumie to chyba sobie jeszcze to zreforgeuję, żeby whatever. Chciałem coś lepszego, ale kasę całą zużyłem. Mój amulet daje mi zatruwanie. A reszta itemów, no wieżyczka na pewno ma większe obrażenia od trucizny. A raczej dla zatrutych mobów. No to jedziemy. Z tym też się troszkę bardziej nauczyłem walczyć. Chociaż wciąż jeszcze oczywiście dostaję sporo obrażeń.
O, myślałem, że tego uniknąłem, a tu nie. Nie podoba mi się, że mnie tak w te kolce wrzuca. One jakoś dużo obrażeń zadają. No jaki cham. A, jeszcze wpadłem na to. A, łyknijmy jeszcze jedną. O, niedobrze, slasher jest na dole. Tych panów nie lubimy. Bardzo. Niech go tam wieżyczka popieści. Dobrze. Kurde, no. Ten atak mi sprawia problemy, bo jakby efekt zadający obrażenia dosyć długo trwa. I chyba najlepiej byłoby użyć tych platform lodowych, żeby go uniknąć. A, jeszcze wwala w ten. W kolce. O. No, umrzyj wreszcie. No, ta walka będzie ciężka na wyższych poziomach. Która nie będzie. No. Ten run był spoko. Jakiś długi, ale bo tam pewnie szukałem jakichś rzeczy.